Ateistyczny Jan I Sobieski prowadzący tęgrystyczną polską hordę do boju, to w dzisiejszym odcinku. A na NB wyprzedaż oraz konkurs, linki do wszystkiego macie w opisie. Dzisiaj zagramy sobie polską, ale w pewien sposób, który o dziwo jeszcze nie grałem. Mianowicie z Polski zrobimy hordę, czyli jeden z takich dużych krajów z dużą ilością konnicy, który wszędzie wszystko podbija. I w tym celu rozpoczynam grę o Iraatem. Możemy też wybrać Uzbek lub jakąś inną hordę, ale najlepiej tych wschodnich hord, daleko wschodnich hord, niż europejskich. Dlaczego? Bo to spowoduje, że po pierwsze, kraje europejskie nas nie widzą, a my też nie widzimy większości Europy, więc siłą rzeczy nie będziemy nabijali u niej agresywnej ekspansji, bo będę chciał łamać dużo razy rozejm z Polską, żeby ją podbić bardzo szybko. Musimy rozpocząć od wojny z Uzbekiem, ale, zanim wojna to oczywiście nasze stany, a w zasadzie jeden, bo plemię nasze. I tutaj w zasadzie wybieramy wszystko, co możemy takiego sensownego kliknąć. Sprzedajemy ziemię, odbieramy ziemię, w późniejszym etapie pewnie nawet tej ziemi nie będę odbierał, no ale wiecie jak to jest. Za zdobyczne pieniądze przydzielamy naszych doradców. O, dyscyplinkę mamy, super. I co najważniejsze, jeszcze stajemy się trybutariuszem Mingu. Po prostu Ming będzie nas bronił przed koalicjami, przed jakimiś niepotrzebnymi wojnami, bo zawsze będzie nas bronił. Pierwsze tylko musimy z nim poprawić relacje. Gramy jako kraj tęgrystyczny i będę chciał zrobić z Polski kraj też również tęgrystyczny. Tęgryzm daje tańsze regimenty, ilość kawalerii większej w armii i tak dalej. Możemy go też synchronizować z innymi religiami, no ale ja raczej zostaję na tęgryzmie. I żeby teraz zrobić z Polkę tęgryzm, to niestety nie tylko musimy ją pobić, ale i nawrócić. Dlatego siłą rzeczy będziemy potrzebowali Black Szamanizm, coś czego nigdy nie biorę na hordach, w tym wypadku wezmę, bo to zwiększa siłę misjonarzy. Skupiam się też na punktach administracyjnych, bo pierwszą i w zasadzie jedną ideą, którą będę rozwijał, jest religijna, no do trzeciego poziomu. I jeszcze zatrudnimy najemników tańszych i też stała się jedna rzecz, która jest mi super na rękę. Polska wybrała samodzielność. Aby nie zdobyli Unii nad Czechami. Atakujemy Uzbek jak najszybciej, żeby nabrał jak najmniej sojuszy. W tym wypadku mam Fuksa i mają tylko Czagatajów. O tą prowincję, to Bykty, czy jakkolwiek to wymawia. Super, Mongolię zapomniałem uczynić moją marchią, trudno. To jakoś inaczej ją udobruchajmy. Czagatajowie szybko tracą wojsko, przynajmniej mam nadzieję taką. No, dużą część wojska stracili, więc teraz jak najszybciej ich okupować. Niech mi wychodzą z tej wojny, naprawdę nic o nich nie chcę. Po wyjściu Czagatajów z wojny, rozbicie Uzbeku, to już tylko kwestia czasu, raczej bez większego problemu, więc nawet lećmy zdobyć Wargola, a naszemu subjectowi ustawmy, żeby bronili mojego terytorium, czyli powinien chodzić i odbijać te prowincje wszystkie. Pierwsza wojna za nami, nawet dość łatwa. Teraz oczywiście wszystko trzeba spalić, żeby nagromadzić punkty, które gdzieś tutaj zdobędziemy. Ja, a potem to szczerze mówiąc nawet mogę odpiąć te prowincje, nie potrzebuję ich korować po spaleniu. To taka troszeczkę nadmiarowa ilość. Jeszcze zarobię na ich sprzedaży, niesamowite. Trochę trudniejsza i bardziej upierdliwa będzie wojna z Nogajem, ewidentnie. Jeszcze tego nigdy normalnie nie robię, ale tutaj naprawdę nie zależy mi na tych prowincjach zdobycznych. Wszędzie, gdzie się da, zwiększam na tych zdobycznych prowincjach autonomię. I atakujemy. Zaczniemy od wyjęcia sojuszników. Naszym Wargolem będzie, a w sumie nad stolicę chyba mi wypada tutaj zdobyć. O, to? Nie, no bot się dał znowu złapać na to. Jakie to jest piękne. Ale Fuchs, a Kazań stracił całą armię. To teraz szybko na stolicę i może wyjdą z tej wojny. Dobra, nawet dostanę wojenne reparacje i pieniądze. Pewnie, kretynie, czarna flaga. Lukas, dlaczego masz na imię Lukas, a nie debil? No i bierzemy dalszy sznurek i w sumie wobec Nogaja nawet dokonuje upokorzenia. Przyda nam się na przyszłość. Palmy teraz troszeczkę ich prowincji. No naprawdę troszeczkę. Nic nie mogłem spalić. Korzystam z okazji, że Uzbek nie odpowie na wezwanie i od razu atakujemy. O, Strachań o Złotą Ordę. Szybko zdobędziemy po prostu tą fortecę. Tu nie spojrzałem nawet na armię. Okej, 15 tysięcy, coś mało. No i easy. Będzie troszeczkę palonka. Super, tuż przed wprowadzeniem feudalizmu zdobyłem prowincję. To będę musiał dodewować. Litwa chyba przegina z ilością sojuszy. No dobra, lecimy z tą Litwą. Trudno. Ich sojuszników też będziemy musieli pobić, czyli Węgry, Nowogród, Mołdawię. Dużo tego. Nowogród mówi papa. Węgry też mówią papa. Litwa mówi też? No nie mówi na mnie.
niestety Papatrun, no jakoś litewskie wojsko przetrwało. Tak, gram hordą i dostałem Infantry Combat Ability. Trochę śmieszne jest to, jak tutaj moi przeciwnicy lecą po tych stepach, tracą całe wojsko, a mnie to nic nie kosztuje. Węgry już całego manpowera spaliły, mogłem wam pokazać, co mi przed wojną mieli tutaj 30 tysięcy nabite. A my dostajemy dojście do Polski. W sumie nic więcej nie chcę, byle teraz tylko w sumie to spalić te ziemie potrzebuję. Tak, potrzebuję je spalić, skorować. O, możemy wprowadzić instytucje, wyjebiście. Co nam pozwoli tanio wprowadzić dwa poziomy technologii. Tylko teraz tak się zastanowiłem, czy ja na pewno chcę robić tęgrystyczną polską hordę. Dobra, będę robił tęgrystyczną hordę z Polski, chociaż to nie da nam najsilniejszej kawalerii, bo nie będziemy mieli estate tu kozaków, bo hordy niestety mają tylko ten jeden, tribesów, nic więcej. No i dobra, atakujemy Polskę, raczej nie powinno być tutaj problemu, bo mają dość słabych sojuszników. Wziąłem show w tribal, okej, jest podwój. I z tego co widzę, Polskę mamy na 3 wojny. Pierwsze rozwinięcie z ery, powiem wam szczerze, nie mam żadnego pojęcia, co mi będzie przydatne. Załóżmy, że agresywna ekspansja. Bitne wojsko polskie dostaje w ciry, wyjebiście dla mnie, nie? Jeszcze sojuszników jakby się udało rozwalić, też byłoby super. Część ich akurat już ginie. I w sumie jestem głupi, że nie zabrałem tej fortecy Litwie. Będę musiał jeszcze raz ją zdobywać. Fire! Serio? Ale mam pecha do tych perków dla naszych dowódców. Mają przewagę w linii, dobra. Muszę się cofnąć i zregenerować armię. Niesamowite, Warszawa tym razem się broni. No dobra, dużo już zająłem, to teraz muszę pochodzić i poniszczyć jak najbardziej armię moich przeciwników, to ich będzie bolało w przyszłości. O, wojna zakończona. A ja wziąłem taki paseczek polski. Chciałem odciąć totalnie od Czechów również, bo niestety Polska ma na rywalu zarówno Węgry, jak i Czechów. No ale trudno, nie udało się. O! Mogę wszystko naraz? Zdobycz na polskie prowincje trzeba ostatować i chyba, powiem wam szczerze, zaraz zaatakuję Litwę po jakieś prowincje, które będę mógł palić. Nawracam już Kraków na tęgryzm. Po wprowadzeniu tęgryzmu wprowadzam instytucję renesansu w Krakowie. I w sumie dzięki temu mam 3 argumenty spełnione za złotą erą, którą od razu w sumie odpalam. I tak będę mógł po wypuszczeniu Polski odpalić ją jeszcze raz. Chyba. Mogę ją od razu wprowadzić. Super. No to kolejna technologia. Ale jak to, Mink? Za 11 gold daję ci to bardzo chętnie sprzedam. Dobra, lecę szybką wojenkę, ale tylko i wyłącznie po pieniądze, bo mam lekki deficyt. Mam armaty, no to dołączmy do naszej armii, ostrzelajmy Wilno i kończmy tą wojnę. Jednak nie było aż tak łatwo, jak myślałem. Fajną sprawą jest to, że co mi gdzieś tutaj bunty wybuchną w Azji, to przyjdzie Ming i mi wyczyści. Czas na drugą wojnę z Polską. W zasadzie podczas wojen z Polską nie ma co wam pokazywać, to już jest tylko obleganie fortecy, kto pierwszy ten lepszy, a po jej zdobyciu Carpet Siege wszystkiego pozostałego. W międzyczasie mój przeciwnik leci na moją stolicę, więc po drodze traci całą armię i tak w sumie to wygląda w koło. Teraz leci trzecia wojna z Polską. No niestety wciąż jeszcze 2 wojny. Na więcej zachodu i tak mam niestety z nawracaniem tych prowincji. Czwarta wojna z Polską, bo już wszystko okorowałem, więc możemy walczyć dalej. Ale nie chcę wiedzieć, jaką mam agresywną ekspansję w okolicy. I już wiem, że będę musiał jeszcze raz mać trusa, dlatego nie zwiększam stabilności do więcej niż -2. Tak, -2. Aha, bunk chłopaków z Nowego Sącza. No i zamykamy Polskę w rezerwacie. Dodatkowo zerwałem jej wszystkie sojusze, bo będziemy ją jeszcze raz zaatakowali za chwilę. O, teraz ją będziemy atakowali i Polska znika z map. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zgadza się, ale nadal jak ją wypuścimy, to będzie katolicka, więc musimy nawracać i nawracać i nawracać. Teraz przed nami stoi już tak w zasadzie tylko i wyłącznie okorowanie prowincji, nawrócenie wszystkiego na tęgryzm. Totalnie olewam bunty. Jak się teraz powypuszczają, to w ogóle mnie to nie boli, bo nawet tego nie potrzebujemy jako ojrat. Bo już zobaczcie, jakbym wypuszczał Galicję, Wołynię, jest już Tęgry. O! Polska też już jest. No to jeszcze przetestujmy coś takiego, bo nie jestem tego pewien, czy to zadziała. Tańsze budowanie, szybsze budowanie i zabudujmy całą Polskę budynkami pod produkcję. Wiem, że korupcji nie mogę brać, bo na bank przejdzie na naszego wasala. Bo wypuszczają jakieś te mniejsze kraje, które tutaj są, naprawdę tego nie potrzebujemy. No może oprócz Pomorza, bo to ma być częścią Polski. O, Nogaj też. Wyjebiście, zajebiście. Kijów nie wypuszczamy. Armię skasujmy i oczywiście przestajmy być trybutariuszem Mingu. No i teraz wypuśćmy sobie siebie w zasadzie. Klikamy na zakładkę dyplomatyczną, potem na to show opinion i tak tutaj macie możliwość wypuszczenia wasali. Mamy tęgrystyczną Polskę, zaznaczamy ptaszka. Wódz Jan I Sobieski. To brzmi dumnie, mogę nim grać. Tym bardziej ma fajne statystyki, nie ukrywam. Losowałem to z 6 razy. Idee zawsze mam takie same. O dziwo, mam rozwiniętą pierwszą ideę na maksa. Ostatnio dałbym głowę, że jak wypuszczałem swój kraj, to miałem tyle rozwiniętych idei, ile miałem na hordzie rozwiniętych. Nie
nie zmienia to faktu, że okej, dyplomatyczne i humanistyczne to jest fajne kombo, ale ja muszę tutaj grać pod co innego, więc kasuję to. I jedną z naszych idei, które musimy brać, to arystokratyczne idee. O lol, ja mam jednak już jakieś misje zaczęte, szkoda. Na szczęście wszystko mam w state'ach, super sprawa. Nasza główna religia to tengryzm. Jakie to śmieszne w ogóle jest. Po co ortodoksowi Global Settler Increase? No ale tak poza tym, to tak, zaczynamy mając minus 2 stabilności, czyli tyle, ile miałem na Oiracie. 3 korupcji, czyli też tyle, ile miałem na Oiracie. Z tego co widzę, mogę przeprowadzić formę rządów. Nie znam tego Secret Kingdom, czy to jest coś dobrego, czy nie. No to Society jest przekoksane, bo jest dużo morali, ale ten Gathering to jest masakra totalna. Nie wiem, wybiorę raczej Tribal Despotism i mogę kolejne rozwinąć. What the fuck? Znowu to zmienili? Co mam tutaj na myśli? Po prostu, poprzednio jak wypuszczaliśmy Wasala, tylko że nie pamiętam na którym to było patchu, bo ja dawno tego nie robiłem, dostawaliśmy tylko pierwszy tier reformy. Wszystkie pozostałe były zablokowane. A teraz dostajemy Manpower. Na razie wezmę Religious Unity, żeby mieć troszeczkę stabilniejszy kraj. No i została nam czwarta reforma, która zaraz nam wejdzie. I potem stajemy się hordą. Wow! O, zmniejszajmy autonomię w całym naszym kraju. Nasza ekonomia! I mamy lepszą ekonomię od hordy w tym momencie. Jako tribal mamy normalne stany. I to jest, patrzcie, jeszcze wszystko poprzepisywane. Co tutaj się dzieje? Czy ja dostałem to samo, co Polska miała? Nie wiem, może ja powinienem jakiś miesiąc odczekać, bo zobaczcie, nawet misję mam. What the fuck? Czy ja czekałem miesiąc? Nie no, czekałem miesiąc po zniknięciu Polski. Ale jak to niszewa privileges? I dziwić się, że boty potem upadają. Dobra, ja potem planuję grać pod... Tak jakby się grał troszeczkę hordami, zagramy pod tolerancję, nie pod nawracanie prowincji. Na razie z przywilejów nie biorę tańszych doradców. Trudno. Spróbuję poprawić relacje z tymi wszystkimi krajami tutaj dookoła, żeby wsparły moje dążenia niepodległościowe, takie jak Brandenburgia, Austria, fajnie by było. Węgry mnie nie wesprą, bo są wszystkich moich prowincji, więc odpada. Ale może taka Dania? I mam technologię 8, 8, 8. Zobaczcie. A Oirat opuściłem w momencie, kiedy miał 7, 8, 8. To jest mega dziwne. I zobaczcie, nawet mam profesjonalizm już jakiś nabity. To jest mega dziwne. Dobra, albo czegoś nie ogarniam. Niech to jakieś osoby, co częściej grają w ten sposób, się wypowiedzą na ten temat. Czy to jest dziwne, że ja się dziwię, czy to jest jednak rzeczywiście teraz tak działa ta gra. No i co, zróbmy na razie takie standardowe staki. Skoro mam manpower, zróbmy sobie armię jakąś tam, która nam się zawsze może przydać. Ale głównie na razie piechotę, bo jest najtańsza. Zaakceptujmy kultury, to dużo nam da. Chociaż w sumie najpierw powinien przenieść handel do Gdańska, ale dobra. Ale rozwinięć z ery żadnych nie miałem, czy co? Złotej ery na szczęście nie rozpocząłem, więc jedyne dobre. Dobra, tutaj wezmę dodatkowy gathering. W Krakowie Magdateria mi się zespełniła i wiecie co? Oni chcą mi wprowadzić monarchię elekcyjną. Nic z tego. Ech. Myślałem, że poszukam pomocy i będę miał jakieś tutaj sojusze, na przykład z Moskwą, czy coś. Bo Moskwa prawie mnie wsparła w wojnie o niepodległość, no ale niestety nie udało się. Więc ja teraz toczę wojnę o niepodległość z Oiratem. Raczej nie przewiduję tutaj problemu, więc stajemy sobie w stolicy, potłumimy dalsze bunty. Ale że co, że mój władca nie jest wiary tengrystycznej? Oh my god! Mam ateistę! I widzę jeszcze jeden problem. Niestety nie mamy tych epickich modyfikatorów na zmniejszone koszty dewowania w Warszawie. No, to boli. Aha! Ale to tylko chyba Słupsk wezmą, nie? O, mamy Build Up Force Limit, super. Nie wiem, tutaj jakieś coś z Prusami. Czy mam jeszcze jakąś misję do statystyki armii? Jakich mam doradcy? Dobra, z dyscypliną. Mam za dużo generałów, trzeba się jednego pozbyć. W sumie ten jest najsłabszy. Ja nie wiem, czy by to przetrwały. To będzie raczej dość ciężkie do ugrania. Te morale nasze, Boże, jakie to jest słabe. Jadą nas. Powiem wam, że nie wiem jakim cudem, ale biegam pomiędzy Poznaniem i Warszawą. Inaczej, robię tak. Biegnę na Gdańsk. Patrzę, gdzie pójdzie bot, leci na Warszawę, biorę, lecę na Warszawę, niszczę go. Potem on idzie tutaj połową wojska, niszczę tą połowę wojska i tak w kółko biegam. Całą resztę kraju mam pod okupacją, ale walczę! A, i chyba mogę być już wolnym krajem, więc czemuż by nie? 150 tysięcy strat do moich 56, masakra. Ale to ja przegrywam. Wyjmujemy już pierwsze kraje. No i została tylko Austria. 120 versus 315, masakra. Dobra, ja biorę teraz jakieś sojusze ze wszystkimi krajami, które po prostu chcą. Kijów od nas odkupuje hełm, a to tylko po to, żeby móc uczynić ich naszym wasalem. Mam jeszcze coś? No nie. Dobra, Kijów jest naszym wasalem, teraz zbijmy mu religię, co prawie będzie mega nielojalny, ale prawie mamy 3 już rzeczy zrobione. Okej, wykorzystajmy to, że Węgry nie odpowiedzą na wyzwanie Litwy, jeszcze ja chcę tak robić. Dobra, najwyżej potem zaatakujemy. Odbijmy Kijów dla mojego Kijowa i osobno też zaatakujmy Livonia Norder. O, nad Rygę
strategię mogę zdobyć. Trafiłby się naprawdę dobry dowódca z Siege'em. Cały ja. Zapomniałem zbudować fort na Warszawie. Ryga chwilowo znika. I tak samo w sumie Livonian Order. W międzyczasie staliśmy się królestwem. Od Litwy bierzemy następujące zdobycze terytorialne. W sumie z Bałtyku jak najwięcej. Albo zgłupiałem, albo nie mogę wypuścić zakonu z powrotem kawalerów bieczowych, bo zobaczcie, biorę, tak? I albo jestem ślepy, albo go nie mam na tej liście. Shit, nie, dobra, to Livonię wypuśćmy. Czy Łotwę w zasadzie? Nigdy jej nie miałem na wasalu, więc może to jest jakieś rozwiązanie. Dodatkowo odpalmy przywilej Strong Duchies. I w teorii mogę już być hordą, tylko ja nie wiem, czy ja już chcę nią być. Mikołaj Kopernik był wiary tęgrystycznej, jak najbardziej mi to pasuje. Dobra, i weźmy go, zatrudnijmy. Muszę jak najszybciej moje idee ekonomiczne rozwinąć, bo dobrze widzicie, horda z ideami ekonomicznymi. Wow, fajnie szlachta. Pierwsze rozwinięcie z ery bardzo późno, no ale niestety, bierzemy naszą produkcję. Atakujemy Litwę jeszcze raz na odbiciu prowincji, tylko moim celem będzie tak naprawdę Węgier, bo chcę ich kopalnie złota. Od Węgier biorę to, co najcenniejsze. Litewskie wojsko właśnie przestaje istnieć, dosłownie. I cyk, dużo bierzemy terytorium, oby to nie była... No dobra, to jest koalicja. Dobra, jakoś to przeżyjemy. Zaczynam też zjadać Kijów, a w Chęcinach sobie wprowadzimy Printing Press. No i zjedliśmy Kijów, dzięki temu możemy utworzyć Rzeczpospolitą. I to będzie w sumie śmieszniej brzmiało niż Polska Horda, jak będziemy mówili Rzeczpospolita, Polska Horda. Systemów rządu nam to nie zmieniło na szczęście, misje nam chyba troszeczkę powiększyło. No i teraz przeliczyło mi się wszystko. 51 golda inkomu mamy na czysto, 706 manpowera, bardzo mało jak na ten okres czasu, ale nic w tym dziwnego, bo nie mam praktycznie żadnego budynku pod manpower. Nadrabiam dopiero manufaktury. Ten kraj był mega biedny, a zaraz go uczynię jeszcze biedniejszym. Zobaczmy, jak bardzo mi zaboli zmiana na hordę. Bo nią właśnie jesteśmy. I w sumie dobre pytanie. Czy ja muszę tutaj to odklikać? Na barbaric, na przykład despotizm, co da mi jeszcze więcej siły plądrowania? Czy jak jestem hordą, to mi to cokolwiek daje więcej? Nie wiem, weźmy barbaric despotizm. Chyba tak. Nic z tego więcej nie miałem. No i cały misterny plan w... No tak, widzicie, że jestem Polską. Dlaczego? Bo Lukas bawił się w reformowanie tej hordy na różne sposoby i robił Alt F4 i potem wracał. I jak już finalnie przeprowadziłem reformę tej hordy, to realnie zapomniałem stworzyć wcześniej Rzeczpospolitą. Naprawdę, jestem kretynem. No i w grudniu nasz income wygląda w zasadzie tak samo, więc nic nie straciłem. Troszeczkę więcej manpowera mam, tylko straciłem wszystkie moje estate'y, więc punkty dodatkowe. A to boli! No ale! Jeszcze więcej manpowera, tańsi generałowie, wszystkie bonusy również sobie też weźmiemy. No, jakąś misję też. Już 900. I w sumie jest to, myślę, że dobry moment, żeby pozbyć się już idei dyplomatycznych, które miałem za darmo rozwinięte. Dlaczego? Bo muszę mieć szpiegowskie do tego wszystkiego, co tutaj planuję robić. Na 14 weźmiemy Horde Ideas, które w sumie nawet możemy teraz mieć. Wiecie co? Nie. Najpierw weźmiemy Horde Ideas, potem weźmiemy na 14 poziomie Espionage. Możemy mieć 110% kawalerii w naszych armiach. Masakra. O, ale zmieniło mi to grupę technologiczną. Badziewnie, ale zobaczcie to. Utrzymanie kawalerii, utrzymanie piechoty. Szybka wojenka z Węgrami po pieniądze i żeby podnieść nasze Horse Unity, bo pamiętajcie, że z plądrowania prowincji to my naprawdę sporo teraz dostaniemy. Tylko ta moja biedna dyscyplina, straciłem ją, trzeba będzie ją jeszcze podbić sobie jako Polska. Easy wojna, odzyskałem dalsze prowincje, które chciałem. I w sumie ze spalenia całkiem nieźle cały czas dostaję. Aha, nie zdążyłem kliknąć na to, fuck! Ale raczej katolicki cesarz zostanie obalony, więc pamiętajmy, że muszę na to bardzo uważać, bo chcę rozwiązać Imperium Świętego Romka. Dziękuję, że mnie poprawiliście. Nigdy nie wiedziałem, jak się tak naprawdę to poprawnie nazywa. Ja wiecie co, w to nie wierzę, ale Austria wygrywa wojnę religijną. Tak, Austria wygrywa z taką koalicją. I wygrał! On to wygrał! Dobra, skończyłem ideę szpiegowskie, modernizuję trochę nasze armie do szerokości 30-20, a potem może będzie jakieś 35-30 i coś w ten deseń. Bo szerokość pola walki na ten moment to 29, to nawet 40-30. Tylko muszę zwiększyć force limit, bo nie mam na to, żeby takie dwie armie utrzymać. Ale, mamy polityki, które zwiększają nam kawalery flanking ability i kawalery combat ability. Dałbym głowę, że poprzednio miałem tyle samo, 88%. I w sumie moglibyśmy dostać jeszcze 20%, gdybyśmy się teraz zmienili z powrotem z hordy na normalny kraj. Znaczy nie, na jakąś monarchię, teokrację, cokolwiek. Bo wszystkie bonusy potrzebne mamy. No tylko, że najlepiej byłoby to zrobić, gdybyśmy byli
krajem z grupy chrześcijańskiej, to bo wtedy mielibyśmy kozaków. Ale to może następnym razem. Ale dobrze, może spróbujmy zrobić Tribal Conquest na Austrii, zdobędziemy jakąś inną prowincję Czech i je potem odbijemy. Polska horda walczy teraz z tym czymś, mała armia w sumie. I mamy też 100 tysięcy versus, nie wiem, 200 tysięcy. W sumie jakbyście chcieli, żebym jeszcze pograł na przykład w kolejnym odcinku, nie wiem, przez całą erę absolutyzmu, to dajcie mi znać w komentarzach, zostawcie lajki, jak nie wiem, tak z 1500 się uzbiera, to myślę, że zrobimy jeszcze drugi odcinek z tej hordy. A teraz toczymy wojnę z Austrią i zobaczmy, jak ona się nam spisuje. Okej, 100 tysięcy w jednym miejscu, nie wiem, wbijmy się w to, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy porównywalną dyscyplinę, ale tu hola kurka, to są lasy. Ja zostawiłem fort na lesie, myślałem, że wszystko pozmieniają. No to niefortunne miejsce dla nas do bitwy, więc raczej zaraz się z tego miejsca cofnę. Tym bardziej, że nie mamy dużo dyscypliny. Dziwne, że jak Polska nie mamy dyscypliny. W fazie fajera mało robimy, w fazie szoku troszeczkę więcej, ale nie dużo więcej. Przeciwnik już się cofa i no straty, jak widzicie, chujowe, bo po prostu fort w bardzo złym miejscu. O, ale ten już tutaj jest znacznie lepszym. Praga w 23 dni padła. Nice. Ona była fortem czwórkowym. Wow. No okej, okay, zobaczmy tutaj. Bitwa co prawda się już toczy, ale dużo posiłków leci. Wbiłem się. Moja kawaleria powinna mieć naprawdę teraz niezłą możliwość flankowania, ale widzę, że coś tutaj nie działa. I zadawaja gigantycznych strat przeciwnikowi. Oh my god, to jest piękne. Ładnie umierają. Teraz lećmy prowincję obok. Też zobaczymy, jak to wygląda. 40 tysięcy. Moje 33, faza szoka. Jak się przebijamy przez nich. Jakie to jest piękne. Oj, szybko na Kraków. Tak, będziemy budowali, bo na pewno dużo pieniążków zaraz zdobędę. Nie zdążyłem skonsolidować mojej armii, więc biłem się jak ten ostatni debil. No ale tutaj strat dużych nie zadałem. No i trzeba armię skonsolidować, żeby bardziej łupały. Polska horda, odsiecz wiedeńska. Tylko, że wiecie, o, będziemy bronili Wiedeń przed tymi złymi Austriakami. Dobra, wbijamy się, zobaczymy, jak to tym razem. Dobra, znowu mamy troszeczkę więcej dyscypliny. Naprawdę przydałaby mi się dyscyplinka. Może to jeszcze spowolnię, żeby tutaj można było popatrzeć jakoś bardziej sensownie na te liczby. W fazie fajera. Okej, okay, przeciwnik ma przewagę. Faza szoku. Boom. Och, serio, dwa mi wylosowało. A chciałem sobie zobaczyć coś fajnego, ale nie. Oczywiście Lukasowi wylosuje dwa. Chociaż jest jeden sposób na to, żebym sobie jakoś poradził z rozwiązaniem Holyrone Empire. Muszę mieć je całe w koalicji przeciwko mnie. Może tym razem będzie lepsza bitwa pod Wiedniem, nie wiem, zobaczymy zaraz. No troszkę lepiej. No nic, na razie tylko Śląsk zdobyłem. W sumie go też splądruję, bo czemużby nie. Wiecie, zrobił tutaj reinwestycje państwowe, takie tam rzeczy. Ej, ładnie to plądrujemy. O, i nasze jednostki wyglądają już jak husaria. Wyjebiście, zajebiście. Jeżeli natomiast chcecie zobaczyć, jakiego stworzyłem potwora z Brandenburgii, to zobaczcie ten odcinek, gdzie gram ostatecznie Prusami. Niesamowicie mocna armia, której nikt nie jest w stanie się przeciwstawić.